Witam Państwa serdecznie, z tej strony Frank Kozłowski, z Francji się kłania. Dzisiaj tłumaczę film dla kanału Zygfryda Ciupki TV i Zygfryda Ciupki. Chodzi o planowane blokady na terenie Niemiec przez ciężarówki i też konwoje są szykowane. Dzisiaj już był w Berlinie konwój, więc nie będę się rozgadywać. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do obejrzenia tego materiału i do niebawem. Jak już wcześniej zapowiadałem, o 8 godzinie będzie live. Już dosyć dużo tutaj się zebrało. Chcę krótko przedstawić, ale odejdziemy troszkę, bo będziemy lepiej wtedy Ciebie rozumieć. Może w tą stronę pójdziemy. Traktory też przyjechały. Tak, tam daleko jest pełno traktorów. Proszę wytłumacz, o co tutaj chodzi i dlaczego się zebraliście. Chodzi o straszną podwyżkę paliw. Częściowo już nie mamy pieniędzy, aby opłacić te rachunki. Też nie możemy tych sum przełożyć na klienta. Klient powie, my nic nie możemy za to. I chodzi teraz o to, że my musimy się ruszać. Ja już mam tego dosyć. Mam 3 małe ciężarówki. Jestem małą spedycją i tak już dalej nie możemy. Dlatego zorganizowałem tą akcję. Do dzisiaj rana 5 godziny telefony dzwoniły i mamy teraz 1800 ciężarówek, które się tutaj w kolonii spotkają. Będzie też telewizja i przedstawiciele różnych partii chcą rozmawiać ze mną. Ja dzisiaj na kanale RTL-u oznajmię, że chcemy osiągnąć rozwiązanie. Jeżeli w środę tego nie załatwimy, to od czwartku zaczynamy blokować różne miejsca, wjazdy na autostradę, rafinerie, różne duże magazyny. My jesteśmy tymi, przez które to państwo w ogóle funkcjonuje, nikt inny. Jeżeli my się nie będziemy ruszać, to w Niemczech nic już się nie będzie ruszać. Tak, to każdy powinien się nad tym, każdy zastanowić. Jeżeli ciężarówki nie dojadą do sklepów, to w sklepach nic nie będzie. To jest jeden łańcuch i to musi funkcjonować. Dla tych ludzi, którzy tutaj oglądają, twoja ciężarówka potrzebuje 26 litrów. Te, które tutaj widzisz, potrzebują 32 litry na 100 kilometrów. I jeździcie dziennie 400-500 kilometrów? Tak, tak, codziennie tyle mamy na liczniku. Musimy też dotankowywać co 2 dni. To jest około 500 euro dodatkowo co 2 dni. I mamy po prostu teraz większe obciążenie i musimy coś zrobić. Nie wiemy, co mamy począć. Jest już dużo kolegów, którzy od poniedziałku nie będą jeździć, bo nie mają pieniędzy. I chcemy temu zapobiec, aby małe i większe firmy plajtowały przez to i dlatego teraz musimy coś podjąć i ludzie nie mogą być na nas źli, bo jeżeli my nie będziemy jeździć, to oni też chleba nie otrzymają i też nie będą mogli chodzić po zakupy, bo magazyny są puste i niemieckie społeczeństwo musi to zrozumieć i mieć wyrozumienie dla naszej akcji i muszą nam wesprzeć plecy. Tak, musimy się wzajemnie wspierać. Te problemy my na polu też mamy. Jeżeli traktor jest na pełnych obrotach, to 30-40 litrów na godzinę zużywa. Jeżeli teraz przeliczymy 500 kilometrów, ty mówisz 30 litrów na 100, my potrzebujemy mniej więcej 200 litrów dziennie. Więc 200 litrów dziennie zużywamy. To jest tygodniowo około 1000 litrów. Teraz policzmy to 2,30 euro za litr. Jeden samochód tygodniowo zużywa 2300 euro, a obracamy tygodniowo 3,5 tysiąca euro. Z tego trzeba zapłacić kierowcę, zużycie samochodu. Nam nic nie zostaje. W zeszłym roku tankowałem za 1,30 euro, teraz mamy 2,30 euro. 1 euro więcej z jakiej racji? Nie ma na to żadnego powodu. Mamy koronę, mamy wojnę na Ukrainie, ale nie można tych problemów zwalać ciągle na nas. My też mamy nasze własne problemy w Niemczech i teraz trzeba walczyć o nie. Ja mam takie wrażenie, że wszyscy kierowcy, wszystko co się porusza, to zarabia dużo pieniędzy. Może sobie pozwolić na samochód, jak zarobić na niego. Dlatego chętnie zakłada się kurek do spuszczania krwi. Tak, my jesteśmy krową dojną narodu. To się musi zakończyć. Jaka jest twoja propozycja, aby ten czas jakoś przetrwać? Bardzo dziwne też jest to, że baryłka ropy już staniała.
Całą noc się wczoraj tym zajmowałem. Ceny wzrastają, a ceny ropy naftowej spadają. Jeżeli ja wczoraj dobrze czytałem, to ceny idą w dół, bo rynku zbytu już nie ma zbytnio. Zobacz tych wszystkich ludzi. Oni mają rodziny. To są ludzie, którzy coś chcą zbudować w życiu, boją się o swoje własne egzystencje, nie są w stanie opłacić swoich domów, bo my z pedycji nie jesteśmy w stanie wypłat im wypłacać. Tak to nie może funkcjonować. Jak można, to było jasne, że przyjdzie ten podatek na CO2 i bez upoważnienia. Z jakiej racji? Ty nie potrzebujesz teraz mniej paliwa z tego powodu, że podatek przyszedł? Nie. Prowokacyjne pytanie, prawda? Tak. Używamy tyle samo paliwa jak przedtem, a podatek CO2 jest tylko po to, aby nas wpędzić w bankructwo. Jeżeli zejdziemy znowu z ceną diesla euro 50, euro 20, tak jak w innych krajach, Hiszpanii i tam, gdzie patrzyliśmy, są normalne ceny. Tak, w Luksemburg zostało o 40 centów obniżone paliwo. To jest szaleństwo, to idzie. Można coś zrobić. Tak, ta cena spadła z naturalnych powodów, tak już wcześniej powiedziałeś. Magazyny są pełne. Tak, magazyny są pełne, ale tak jak mówię, problem jest taki, że chcą nas zniszczyć. Ja widzę to tak, że oni chcą nas zniszczyć. Nie wiem, jakim rozumem oni się posługują. Mam tutaj pełno kolegów i jak ja to widzę, to mnie bardzo zasmuca i ja tego tak nie chcę. My już często na ten temat myśleliśmy, aby wspólnie demonstrować. My jako rolnicy od 2 lat dokładnie o tym mówimy, co teraz się wydarzyło. Szczerze muszę się przyznać, że bardzo się wstydzę za to, że nie demonstrowaliśmy wspólnie. Mam nadzieję, że nam wybaczycie, że tacy głupi byliśmy. To nie ma nic z tym do czynienia. My też mamy ciężarówki i też powinien był stać moją ciężarówką, ale po prostu mamy tyle pracy w tej chwili na polu, że rolnicy muszą dużo pracować teraz. Tu na przykład ten traktor, ten model, znam go. Jeżeli ja takim traktorem po polu jeżdżę, to mamy roczne zużycie około 100 tysięcy litrów, mniej więcej. I jeżeli 100 tysięcy litrów, porównamy te ceny, 1,20 € lub 2,30 €, ja nie wiem, skąd te pieniądze mają przyjść. Ja wczoraj otrzymałem wideo od jednego rolnika z Westerwald i tam dowiedziałem się, że już niedługo nie będą mieli czym siać i też nie będą mieli nawozów, bo ceny tak skoczyły w górę, że oni nie mają tych pieniędzy. Pomijając te ceny, już nie ma nawozów. Nie idzie ich otrzymać, obojętnie za jaką cenę. Po prostu produkcja stanęła, gdyż produkcja nawozów połączona jest z gazem ziemnym, a gaz ziemny jest taki drogi, że nie są w stanie produkować. Ja tego nie rozumiem. Jeżeli teraz pomyślimy, jak szybko w taką sytuację się wdaliśmy, to jest bardzo zadziwiające. I dlatego ja się pytam, kogo żeśmy wybrali? Ja myślę, że to wszystko ze sobą jest połączone. Ten podatek CO2, ja też się pytałem, co to ma dać. Ja muszę najpierw rozwiązania zaproponować, zanim wprowadzę jakiś podatek. Oni po prostu przez noc zdecydowali to i nie wiem, czy wsadzili to bezpośrednio na paliwo i ludzie się pytali, co teraz się dzieje. Obywatele też nie zostali poinformowani. Nie, ludzie tego nie rozumieją, dlatego my demonstrujemy, bo my wiemy, co się wydarzy, gdyż ludzie są tak zajęci sobą w swoim życiu i myślą, że gorzej już nie może być. Tak, a ludzie się boją tutaj o egzystencje swoje i trzeba teraz to zakończyć, koniec. Coraz więcej już dojeżdża ciężarówek tutaj. Kontaktuję mnie wciąż, którzy są też w drodze tutaj. Kiedy wy chcecie ruszać? Dokładnie o 9 wyruszamy. Kierunek będzie do głównego placu, ulicami do Königsdorf, do Freschen, Weiden i tam do dużego placu dojedziemy. Tak jest umówione to z policją, żeby nie było niejasności.
Stąd kierunek będzie na A4. W kierunku centrum pojedziemy i tam też się spotkamy na tym samym dużym placu. Później część przyjedzie z A3 do Kolonii. No i zobaczymy o 11, ilu nas na tym placu będzie i kto będzie z nami chciał rozmawiać. Ja myślę, tak dalej nie może być i każdy musi sobie to uświadomić i słuchaczom chcemy wytłumaczyć. Nie możemy powiedzieć, że po prostu utniemy wam o połowę wypłatę, bo nic nam nie zostaje. To wszyscy byście wyszli na ulicy i to teraz z wami tutaj się stało. Wy pracujecie w danym momencie dla orzechów lub wchodzicie w długi. Dzień dobry. To jest po prostu szalone. Tak dalej już nie idzie. Jeżeli ja nie jestem w stanie zapłacić pracowników, jak ich nie zapłacisz, ciężarówki stoją i wszystko stoi. Te wymogi na kierowców ciężarówek w ostatnich latach się strasznie zaostrzyły. Coraz więcej, coraz więcej. Nikt już dobrowolnie nie wyrabia prawa jazdy na ciężarówki, bo musi sam to najpierw opłacić. To się nie opłaca. Zobacz, ci ludzie zostają przeciągnięci przez kakao. Na autostradach obrzucani są puszkami po coli. Ja mówię sobie, kto ten zawód chce jeszcze robić? Od 27 lat z wielką chęcią uprawiam ten zawód i szukamy młodych ludzi, którzy również z tą pasją będą chcieli brać udział, ale mówią, w tym stresie tyle godzin pracować, nie chcemy tego. To jest generalny problem w rzemiośle, w rolnictwie, wszędzie. Pokazują ci środkowy palec, jeszcze szczęśliwy, jeżeli ktoś wreszcie ciebie może wyprzedzić. Jeszcze ciebie ochrzanią na polu. Skąd to się bierze? Dlaczego ludzie nie mają wyrozumienia dla nas? Ja nie wiem. Ja nie mogę sobie tego wytłumaczyć. To jest głupota, co ci ludzie w ciągu dnia wyprawiają. Tak. Już coraz więcej dojeżdża i dużo już stoi pojazdów. Też niektórych już znam. Ja tutaj trochę pochodzę i porozmawiam z tymi ludźmi. Może im powiesz o tym, bo ci, którzy mnie nie znają, ja wam tylko dobrze życzę. My siedzimy w tej samej łodzi. Widzicie, co się tu dzieje i dzisiaj Kolonia na pewno nabawi się problemu ruchu drogowego. Dobry wieczór wam wszystkim. Dzisiaj mamy znowu niemieckojęzyczny wieczór. Spotkaliśmy się z moim długoletnim kolegą i sąsiadem. Proszę przywitać ze mną Gerd Fischer. Witam cię. Halo, witam cię. Widzisz, jesteśmy prawie sąsiadami. I spotkaliśmy się, gdzie ty mieszkasz w Niederosen, a ja we Wrocławiu, akurat o mojej przyjaciółki, przebywam. Czasami nie idzie inaczej. Są sytuacje, które nas zmuszają do nadzwyczajnych środków i te dzisiaj omówimy. Gerd, ja ciebie poproszę parę zdań o sobie opowiedzieć, kim jesteś, gdzie żyjesz i tak w paru zdaniach coś o tobie opowiesz. Jestem Gerd Fischer, mieszkam w Bergen-Niederhausen, mała miejscowość przed Kolonią, posiadam małą spedycję z trzema ciężarówkami i pracujemy w branży budowlanej. W ostatnich tygodniach, miesiącach ceny diesla wyeksplodowały i pytamy się, skąd mamy te pieniądze zdobyć, żeby zapłacić tego diesla, po to, aby państwo mogło się wzbogacić na podatku. Ja się temu przyglądałem teraz ostatnie miesiące i teraz jest koniec. Trzeba walnąć w stół. I pomyślałem sobie, zorganizuj akcję, poszukaj inne spedycje, które tak samo myślą jak ty. I pójdziemy i odbędziemy pokojową demonstrację w Kolonii, którą w zeszłym tygodniu zrobiliśmy. Było ponad 500 uczestników. Na tej demonstracji wytłumaczyliśmy, o co chodzi.
co my chcemy zrobić. Telewizja też była i różne inne media. Wytłumaczyliśmy im, jakie mamy kłopoty i co musi być zmienione. Powiedzieliśmy im również, że dajemy do jutra, do środy, ultimatum dla państwa niemieckiego, że muszą coś zrobić, że muszą obniżyć cenę paliw, żebyśmy mogli przeżyć. Ale tu nie chodzi tylko o nas, chodzi o wszystkich ogólnie, nie tylko dla spedycji, też dla starszych ludzi, szpitali, lekarzy, karetek. Ogólnie jest za drogo i musimy się bronić przed tym, ale że nikt z rządu, z państwa nie zgłosił się do nas. Słyszeliśmy o propozycji obniżki o 20 centów. Powiedzieliśmy, że możecie sobie to wsadzić gdzieś, te 20 centów. Dlatego startujemy z akcją na całe Niemcy, gdzie my od 15 godziny będziemy zamykać autostrady. Już wszystko powiedziałeś naprzód. Ja mam kilka pytań, które chciałem ci postawić. Wszystko dobrze. Jak otrzymałem od mojej koleżanki z Forz, od Janiny, film, to nagle zobaczyłem, o rany, to przecież jest Gerd Fischer. Ty go przecież znasz. Ja tak powiem tutaj, ty mieszkasz w Niederhausen, ja mieszkam w Oberhausen. Twoja babcia, Adi, była moją przyjaciółką. To była przyjaciółka naszych rodzin, a ty jesteś wnukiem i tak się 20 lat temu poznaliśmy. Miałeś spedycję, wtedy ja jeszcze byłem zawodowo w innej branży, a później się usamodzielniłem. Byłem przez 15 lat spedytorem. Niedawno zamknąłem moją firmę ze zwykłego powodu. Miałem małe dzieci w domu i ciągle urzędy mnie nachodziły, policja mnie nachodziła i po prostu kiedyś miałem dosyć tego i po prostu zrezygnowałem z tego. I tak jak widzisz, państwo zawsze zakręca śrubę. Ja sobie powiedziałem, nie jestem niewolnikiem. My byliśmy wszyscy niewolnikami systemu. I co teraz się dzieje, to jest coś, czego ty już nie możesz określić. Wyciągnąłem sobie tutaj tabelkę z lipca 2008 roku. Jedna baryłka oleju kosztowała $150. Marzec 2020 140 dolarów za baryłkę. To oznacza, że poruszyło się troszkę do dołu. Jest taniej, ale to nie jest odpowiednik do tych cen. Wtedy w 2008 roku litr wysokooktanowej benzyny kosztował 1 euro 58, a teraz 2 euro 32. Czy ja nie umiem liczyć? Tak już nie idzie dalej. Tak już nie idzie dalej. Jeżeli czujesz, że ciebie robią w konia, oni cię uspokajają, my ciebie zrobiliśmy w konia, to możesz jeden do jednego sobie przedstawić. I to jest słuszne, co mówisz, że kiedyś jest kanał pełny i jeżeli dalej będziemy się przyglądać bezczynnie, nie będziemy mieli nic wsadzić do gara. Dlatego się ze sobą skupiliście i poruszyliście to, jak to zobaczyłem, jak wy z tymi wszystkimi ciężarówkami wyjechaliście, od razu przypomniał mi się konwój pokoju w Ottawie parę tygodni temu w Kanadzie. Mówiliśmy o tym w naszych audycjach z naszymi przyjaciółmi, z Agnieszką Stalkopa z Quebecu i z Andy z New Jersey, z Ziggy z Teksasu. Oni się połączyli ze sobą i publikowali to na live'ach. Parę tygodni później ten konwój został siłowo przerwany przez rząd kanadyjski. Ludzie nie zwątpili, dalej się łączyli ze sobą i robią to w Stanach. Jadą teraz do Waszyngtonu, D.C. i przez inne miasta. Także ten ruch dalej trwa. U nas po polskiej stronie dużo rolników swoimi traktorami się połączyło i raz po raz w różnych miastach konwoje tworzyli.
To są po prostu odważni ludzie, którzy nie tylko gadają, ale którzy biorą inicjatywę w swoje ręce i pokazują to. Tak, to jest dobrze, tak. Gerd, dużo ludzi z pretensją do mnie mówiło, że wy w Niemczech nic nie robicie, na wszystko sobie pozwalacie. Tak, Niemiec jest może czasami spokojny, rozsądny, ale przychodzi kiedyś moment, że się to kończy. I to właśnie powiedziałeś sam w naszej rozmowie przed programem, że kołnierz tobie pękł. Jak to się wydarzyło, że wy powiedzieliście, dalej już nie idzie? Tak, to jest po prostu, jeżeli regularnie podjeżdżasz pod stację benzynową twoją ciężarówką i płacisz te ceny, nie wiesz, jakie masz zapłacić, pracownicy powoli zaczynają się bać, bo boją się, że nie otrzymają wypłaty, bo nie są też ślepi, widzą przecież, to trzeba kiedyś powiedzieć, teraz jest koniec z tym żartem i idziemy na ulicę i będziemy żądać naszych praw. My, kierowcy ciężarówek, mamy większe pojazdy i możemy coś poruszyć. I teraz to robimy. No zobacz, ja w 2008, 2017, 2018 moje rachunki z tymi 7 ogórkami, którymi jeździłem, też wydawałem 10 tysięcy euro, ale co teraz się dzieje, jeżeli ty tam dziennie, my tygodniowo mamy wydatki około 200 tysięcy euro. Przemyśl sobie to, kto to ma zapłacić? Nie dajemy rady już. Jeżeli ty tego pracownika opłacisz, plus te wszystkie podatki i jeszcze coś, to jest niemożliwe. Po prostu to nie funkcjonuje już i dlatego trzeba się bronić. Miałbym wyrozumienie, gdyby te ceny nafty wyeksplodowały w górę, to jeszcze można byłoby wytłumaczyć, ale Gerd, oni chcą nas za pomocą tych cen wyniszczyć. Tak, oni chcą nas zniszczyć, oni są chorzy. To jest tylko chore. Od czasu, jak ten rząd jest przy władzy, od 4 miesięcy, próbują teraz nas zniszczyć. Co nam nie obiecano, co będą robić, nic się nie wydarzyło. Tak, i to po prostu nie da rady już tak. Powiedz, jak chcecie się za to zabrać? Jaki macie plan? Z iloma spedycjami jesteście połączeni? Z iloma pojazdami jesteście w drodze? Jak, co macie zamiar osiągnąć? Tak, my chcemy tam pojechać. Jutro zamykamy autostrady. Które mniej więcej? Zaczynamy krzyżówkę zamykać, Batolma. To jest ta krzyżówka, gdzie A4 i A3 się łączą. Też zablokujemy wszystkie objazdy. I przepraszam, ten objazd, który z Bonn leci na A3, w Berlinie jutro, ten cały berliński ring będzie zamknięty, 500 ciężarówek zablokują to i mamy w Aachen, tam po stronie Aachen, będziemy granicę zamykać do Holandii, tym się zajmą spedytorzy w Aachen i zobaczymy, jak to się rozwinie jutro. Najpierw tylko 5 godzin to będzie trwać. Tak, jeszcze raz, Radhojma, największa krzyżówka, ją zamykacie w kolońskim regionie. Odtamtąd wszystko się dzieje. Jeżeli tam zamknięte, to nic się już nie rusza. To jest koniec. Później berliński ring. Berliński ring od jutra rano 7 godziny będzie zamknięty. Zamykamy o 7 godzinie. A my tutaj zaczynamy od 14 godziny. Zaprosiliśmy też
gazety, media, telewizję i powiedzieliśmy im, że otrzymacie możliwość z nami zrobić interwiu z różnymi kierowcami i oni wam powiedzą, co oni o tym myślą wszystkim. Dlatego blokujemy to wszystko i poczekamy na reakcję. Potem w sobotę organizujemy nową demonstrację w Niederaußen przy RWE. Ona będzie w sobotę się rozpoczynać o 11. Następnie będę rozmawiał z dalszymi kierowcami ciężarówek i powiem im, albo ta akcja w środę była sukcesem, albo nie była sukcesem. Jeżeli nie będzie sukcesu, myślę, że do tego dojdzie, bo oni najpierw sobie czasu dodadzą. Tak, dokładnie. To wtedy zaczniemy od niedzieli wieczora do wtorku wszystkie autostrady wszystkimi ciężarówkami blokować. Kompletna blokada. Bardzo dobrze. Do Monachium, Hamburga, do Francji, Holandii. My wtedy wszystko zamkniemy. Niemiecki duch się budzi. Pobudzony zostaje. Tak, teraz jest koniec. I ja mam teraz wystarczająco dużo ludzi za ciężarówkami i stoją za mną, powiedzieli Gerd. I ja po prostu będę walczył. Gerd, spedycje nie mają nic do stracenia. Nie, żaden. Żaden. A konwój w Kanadzie miałby jeszcze większy sukces, gdyby ci więksi ze sobą się połączyli. Ale powiedz ci coś, ci mniejsi są bardziej odważni od tych wszystkich molochów, które nie podstawiają 300 ciężarówek. Ale jeżeli ktoś ma 3 ciężarówki lub jedną, tego prędzej zmotywujesz. Tak. To też funkcjonuje. Ja też słyszę od innych spedycji, które posiadają tylko 5, 6 lub 3 ciężarówki, natychmiast są tutaj na demonstracji. Zobaczymy, co jutro się nam uda. Odczekamy sobotę. Wyślę tobie też dokumentację sobotnią i musimy teraz patrzeć i walczyć. I dalej walczyć. I przede wszystkim, jeżeli rząd nie otrzyma znaku od społeczeństwa, nie obudzą się. Zobacz zwyczajnie, co uczynili w Ahrtal po tej powodzi. Nic nie zrobili. To jest taka niekompetentna banda. Oni nic nie potrafią. Ja się wstydzę, że chodziłem przez tyle lat na wybory. To nic nie dało. Teraz moje dzieci mogą mi zarzucić, co za idiotów wybraliśmy i mieliby nawet rację. Oczywiście, nie musimy o tym nawet mówić, mają rację. To była i jest w dalszym ciągu katastrofa, ale damy z siebie wszystko, żeby walczyć przeciwko temu. Ile pojazdów bierze w tym udział? Zliczyliście to? Mamy teraz na jutro w Kolonii, weźmy udział około 30 ciężarówek, aby do tego korku doprowadzić, żeby to wszystko ustało, to wystarczy, tak? Na luzach. A w Berlinie? W Berlinie jest 500. 500? No to jest dużo. 500, które się rozdzieliły na pół po tym pierścieniu berlińskim i zamykają go. A w Aachen, w regionie Aachen, tam też 30-40 ciężarówek będzie, żeby wszystko pozamykać. Niech ci z Kolonii się trochę skupią bardziej i powstaną. Oni się wszyscy boją. Oni się wszyscy boją. Jeżeli ja jutro czegoś nie zrobię, to tam by się nic nie wydarzyło. Niestety tak jest. Gerd, ja widziałem, byli też i rolnicy. Tak, jutro będzie więcej nas, bo rolnicy dołączyli do nas. Rozmawiałem z wieloma i oni do nas będą docierać. Gerd, bardzo się cieszę, że świetnie to zrobiliście.
Jak z Twojej perspektywy, tak całkiem na trzeźwo, jak wyglądają szanse, że jutro coś się rozwinie? Szczerze mówiąc, to ja jestem trochę negatywnie nastawiony, ale myślę, że dużo przez media przeleci, wtedy politycy dopiero to zauważą. Może to nie wystarczy i oni powiedzą, musimy z nimi porozmawiać. Myślę, że wtedy w niedzielę, na poniedziałek wyjdzie na to, że powiemy, wszystko zamykamy, aż regały się opróżnią i paliwa na stacjach zabraknie. Wtedy zaczniemy z reprezentantami rządu rozmawiać. Ale to jeszcze potrwa na pewno. Myślę, że potrzebujemy jeszcze tydzień, aż coś osiągniemy. Więc jeżeli ja na to spoglądam z doświadczenia tych innych spedycji, które na świecie tak się organizowały, na początku jesteście idiotami, fanatykami spiskowych teorii i zakłócacze spokoju, ale to ma wam nie przeszkadzać, tylko w przeciwieństwie ma was to podnieść na duchu i wciągnąć jeszcze innych do was, aby was było więcej, bo właściwie Niemcy o wiele za długo czekali. Tak daleko nie powinno było w ogóle dojść. Oni się nie odważyli. Wszyscy mają stracha, boją się. Dzisiaj rozmawiałem z policją i rozmawiałem z firmami holowniczymi, żeby nas zostawili w spokoju. Powiedzieli nam, róbcie to, my nie przyjedziemy, robicie to dla nas wszystkich, nie panikujcie. To musiałem najpierw wszystko poukładać i tak, wszystko wyregulowane jest, żeby się nic nie wydarzyło. Czy ty, Gerd, jesteś głównym organizatorem tego ruchu? Jesteś główną twarzą? Tak. To super. To wiesz co? To muszę ciebie naprawdę pochwalić. Jestem bardzo dumny z ciebie, że to od ciebie jestem w pełnej nadziei, że coś się wydarzy. Nie na darmo zamknąłem moją firmę po tylu latach. A to, co najgorsze jest, ja to dzisiaj pozytywnie widzę, ale ja tak długo to budowałem, aż już naprawdę zarabiałem pieniądze, jak już na prostej byłem, zostałem następnie wyhamowany i zastanawiałem się, dlaczego do takiego czegoś musi dojść, że ktoś zostanie położony na łopatki, wszystko z siebie daje, żeby zakład funkcjonował, a potem jak funkcjonuje, to zostaje to wyhamowane. A odpowiedź jest następująca. Zostajemy rządzeni przez fujary, przez ludzi, którzy nam pokazali, że nie umieją rządzić. A ludzie całkiem na dole za długo czekali i teraz, tak jak u ciebie, mamy dosyć tego. Dokładnie tak jest. Nie możemy sobie na to dalej już pozwolić, bo jeżeli dalej chcemy zostać niewolnikami, to nie zasłużyliśmy na wolność. Dokładnie. I ja im to jutro pokażę. Ja im to pokażę. Dokładnie. I ja z tobą rozmawiam z Wrocławia, z Polski, gdzie ludzie są naprawdę z wami, patrzą na zachodni kierunek, na wschodni nie opłaca się patrzeć, tam też się dzieją przedziwne rzeczy. Ja widzę, że niemieccy politycy, ci kryminaliści wysyłają na Ukrainę teraz czołgi. Słuchaj, dzisiaj przez cały Mannheim jechały pociągi załadowane czołgami. Słuchaj, gdzie takie coś istnieje? My dokładnie wiedziemy, że Niemcy nie mają traktatu o pokój zawarty, a całe wschodnie Niemcy są nadal pod kontrolą Rosyjskiej Federacji. Jeżeli teraz Niemcy wysyłają czołgi na Ukrainę, to głowa państwa rosyjskiego może zająć Niemcy,
i to jest całkiem legalne. Ci w Bundestagu nie rozumieją tego świata w ogóle. Słuchaj, my musimy teraz coś robić tak długo, jak jeszcze możemy, zanim się coś stanie. Oni wystarczająco dużo szkód już narobili. Oczywiście, to jest pewne. Będziemy na pewno dalej walczyć. Gerd, jeszcze raz mam wielki szacunek dla was do tego odważnego kroku i życzę wam na jutro wszystkiego najlepszego, żeby się to udało. Jesteśmy sercem i duszą przy was. Jeżeli to się uda na dłuższy okres, to inni za wami pójdą. Jesteśmy w samym centrum, że teraz coś musi się wydarzyć. Dziękuję bardzo. Jutro się zameldujemy i wyślę ci wszystko, co się tam będzie działo, żebyś wiedział, co się dzieje. Jeżeli krótkie filmiki będziesz miał, czy coś, co się dzieje, wysyłaj to. My też to opublikujemy i to będzie na pewno bardzo interesujące. Wszystko zrobię, Ziggy. Bardzo fajnie, wszystko jasne. Uważaj na siebie, ty też. Robisz to dla twoich dzieci i wnuków. Twoja babcia Ati jest pochowana naprzeciwko mojego domu i już na pewno w niebie jest bardzo dumna z siebie, więc podążaj tą drogą i przeciągnij to. Zrobię to. Obiecuję tobie to. Dziękuję, wszystko jasne. Wszystkiego najlepszego i dużo radości jutro. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Tutaj z Elsdorf przy stacji BFT ciężarówki, które tutaj się wszystkie zjechały. Słyszałem o cyfrze 500. Nie jestem pewny, że ich tu tyle jest. Tu też dojeżdżają do Elsdorf, z Eifel dojeżdżają. O 9 ma się tutaj rozpocząć. Ja spróbuję ich tutaj wyprzedzić. Wtedy będą miały okazję sfilmować to. I ja teraz się wyłączę, a potem jeszcze raz pójdę na live'a. Ruszają się, zaczyna się. Ja i tak już mam problemy ze słuchem, a potem już nic nie będę słyszał. Man kann nur viel Erfolg wünschen. Można tylko życzyć wielu sukcesów. Traktoren auch mit dabei, Firma Imdal. Traktory też tutaj są od firmy Imdal. Ja, und die Information i an Köln. Informacja dla Kolonii. Dzisiaj może być głośno, ciasno i powoli.
Jesteśmy tu w Elsdorf, mniej więcej 30 km od centrum kolonii. I porusza się tutaj spory konwój do kolonii. Spedytorzy, kierowcy, wszyscy są tutaj. I te rozmowy, które prowadziły przed chwilą, wyjaśniły, jaki problem tutaj mamy. I na pewno widzicie, jak do pracy jedziecie, ile dziennie tracicie przez te ceny paliw, to będziecie też dlatego rozumieć, dlaczego te ciężarówki są tutaj w drodze. To są chłopcy, którzy w Niemczech trzymają wszystko w ruchu. Bez nich wszystkie regały w Niemczech są puste. Nad tym trzeba się zastanowić. Oni muszą zarabiać sobie pieniądze, bo inaczej będzie wielki problem w Niemczech. I mam nadzieję, że tak daleko nie dojdzie do tego, że w całym Niemczech zabraknie towarów. To było z Elsdorf. Jeszcze zobaczę. Na pewno później będzie więcej informacji. Siedzimy wszyscy w jednej łodzi. Czy rolnicy, czy spedycje, czy ludzie, którzy dojeżdżają do pracy. Wszyscy jesteśmy zależni od tego tutaj. I jeżeli to nie będzie w jednym rzędzie, mamy wielki problem. Żegnam się i do niebawem.